Cześć, witam Was bardzo serdecznie moi drodzy. Dziś kolejna recenzja magazynu LEGO Star Wars z dodatkiem w postaci bombowca TIE. Zapraszam. Recenzję zacznę od przejrzenia magazynu, na którego okładce znajduje się postać Kylo Rena. Tutaj już mamy postacie z tych najnowszych Gwiezdnych Wojen. Znaczy postacie postarzone, Han Solo, Chewbacca. Dalej zapowiedź ponad chmurami. O tym krótka informacja o tym, co będzie w komiksie. Komiks, etapy budowania naszego zestawu składającego się z 26 elementów, czyli już całkiem przyzwoita liczba jak na magazyn LEGO. Mroczne widmo. Lubię takie plakaty przerabiane na LEGO, bo praktycznie, jeśli dobrze pamiętam, plakat z Gwiezdnych Wojen wyglądał tak samo jak ten, tylko wiadomo, były prawdziwe postacie, prawdziwi aktorzy, a tutaj mamy przeróbkę na LEGO. Bardzo fajne. Idąc dalej, gry i zabawy. Tutaj mamy cienie mocy, czyli przedstawienia bohaterów, tych negatywnych. No tu wiadomo, kto jest. Tutaj już też. Tutaj, no też, po mieczu można poznać. Tutaj niekoniecznie dla wszystkich może być to jasne, ale tutaj już myślę po głowie już doszliście, kto to jest. No i tutaj już chyba bez problemu. Oczywiście znajdują się tutaj nasze podpowiedzi, więc można łatwo zgadnąć, jeśli nie jesteśmy pewni, któryś postaci możemy dopasować te, które wiemy i reszta już nam sama wyjdzie. Dalej mamy informację o Kylo Renie. Bardzo może być to pomocne i ciekawe. Tak to wygląda. Jego postacie w postaci w hełmie, w kapturze. No ciekawe, czy Kylo Ren zdobędzie taką sławę jak Darth Maul. Przepraszam, Darth Vader oczywiście. Czy też będzie taką lubianą postacią, mimo swojej negatywnej, powiedzmy, negatywnego nastawienia. Ponieważ no, dopiero poznaliśmy go w jednej części. Jeszcze zostały nam dwie, więc na pewno ta postać jeszcze jakoś ewoluuje, tak myślę przynajmniej. Tak wyglądają plakaty. Dalej mamy Luke kontra Rancor. No, fajna figurka. Nie widziałem jej na żywo, ale na recenzjach gdzieś tam robiła wrażenie. Plakat. Piaskoczołg. Dom Jawów. LEGO Star Wars Ultimate Collector Series. Tak. Nie podoba mi się. W sensie jest charakterystyczny pojazd, jest dużo fajnych elementów, dużo ciekawych postaci tutaj do niego dołączonych, ale jako kolekcjonerka niekoniecznie bym ją chciał w pierwszej kolejności, jeśli miałbym możliwość oczywiście. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć informacje o tym zestawie. Cena, tak. Można mieć za to kilka innych zestawów. Niekoniecznie ten. Dobrze, kolejne gry i zabawy. Ulubiony mistrz i uczeń. Aha, to jest konkurs na kolejne. Chyba na kolejny konkurs. Ulubiony mistrz i uczeń. Ja patrzę, że tutaj mamy same roboty. Czyli tu mamy po prostu rozwiązanie konkursu, a tutaj zapowiedź następnego. Hatta Jody. Wyjątkowy prezent Hatta Jody. Jakby dołączyli Jodę, to by była poezja. A Hatta Jody, no to powiedzmy, po prostu zbiór będzie jakichś tam elementów. 30 sierpnia już się to ukaże. Będzie składać się z 29 klocków. No, może zestaw okaże się przydatny dla mocerów, ale wydaje mi się, że nie będzie zbyt ciekawy. No, ale to moja opinia. Możecie się oczywiście z nią nie zgodzić. I tak wygląda ostatnia strona magazynu. Tak prezentuje się zbiór elementów, z których powstanie nasz TIE Bomber. O, to nasz TIE Bomber. Niestety chyba ma więcej wad niż zalet, tak mi się wydaje. Będzie to chyba jedna z najbardziej ostrych, jeśli mogę powiedzieć, recenzji. To jest bardzo delikatne. Zacznę od tego. Przy zabawie nie możemy tego trzymać w taki sposób, ponieważ nam się to rozjedzie. Nie jest to sztywne. Trzeba go trzymać ewentualnie tak, ale dalej jest to ruchome, jak widzimy. Prawda? Nie trzyma się to na tyle, żeby utrzymać to
w jednej linii, chyba że trzymamy go w taki sposób i nic więcej nie robimy. Natomiast jeśli gdzieś go złapiemy, tak, już to przeskakuje. Tak więc to jest ten największy minus, wydaje mi się, tego zestawu. Jest bardzo uproszczony. Tutaj nie ma niestety takiego zaokrąglonego klocka, więc mimo zastosowania tego okrągłych i oczywiście kabiny, no widzimy, że ta linia nie jest najfajniejsza. Nie prezentuje się to najlepiej od przodu. Od tyłu zobaczmy, jak to wygląda. Już troszkę lepiej moim zdaniem. I oczywiście te elementy zasługują na uwagę, mogą się Wam przydać, moi drodzy, myślę, ponieważ są dość rzadko spotykane, przynajmniej tak mi się wydaje, to sobie pozwolę odgiąć. Tak więc taki element jak najbardziej jest ciekawy. Tutaj żółty łącznik i Lego Technic. I taka forma. I oczywiście kabina zasługuje na uwagę, nadrukowany element. Jest to kolejny plus z tego zestawu, oprócz tych dodatkowych klocków, o których tutaj wspominałem. Te klocki oczywiście mogą się przydać, ponieważ są fajne, takie przeskakujące zawiasy są jak najbardziej na plus do wykorzystania gdzieś, ale tutaj się nie sprawdzają, moim zdaniem. Tak więc generalnie nie mogę Wam polecić tego zestawu, chyba że szukacie specyficznie danych elementów, które znajdują się właśnie w nim. Tak więc dziękuję Wam pięknie za obejrzenie odcinka, pozdrawiam i do następnego. Cześć!